Zdrowia, szczególnie dla Żydów amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wygląda na to, że rewolucjoniści, socjaliści, szkoła frankfurcka i tak dalej, wszystkie lewactwo, Żydzi, którzy przyjechali do Ameryki i tak powoli się tam mieszkali, walczyli o to, żeby uznać Izrael i tak dalej, i tak dalej. No to te najnowsze pokolenie, najnowszy taki ruch żydowski, nawet i polityków, jest w sumie antyizraelski, także rozłączenie te religijne, powiedzmy, jako Hebrajczycy względem tego, co Izraelczycy jako państwo, jako naród i tak dalej. No jest to skomplikowane to wszystko, no ale w każdym razie amerykańscy Żydzi są kompletnie inni niż Żydzi izraelscy. Do pewnego stopnia można powiedzieć, że to jest identyczne jak Francuzi w Kanadzie, w Quebec, są kompletnie inni niż Francuzi z Francji. No ci Francuzi, co przypłynęli do Nowego Świata, do tej Kanady, mieszkają do tej pory w Quebec, francuskojęzyczna prowincja, no to oni tak dużo nie mają wspólnego z Francuzami. Ciekawe to było właśnie w czasie II wojny światowej, że Francuzi nie przypływali do Francji, no bo po pierwsze to chyba nie za bardzo chcieli, a po drugie to nie za bardzo mogli. No i było to pod koroną angielską, także teoretycznie mogli ich tam wpuszczać, a nie wpuszczali. No i dzisiaj Żydzi jakiś czas temu też zrobiłem filmik na temat antyizraelskich Żydów w Ameryce. No a teraz jest antyizraelska lewica w Ameryce. No 2020 rok, poważna sprawa, wybory prezydenckie. Oczywiście Trump będzie wybierany na następne 4 lata, także że to są, no bo tyle jest ten term limit, czyli nie można więcej być prezydentem niż 2 razy, no ale nie ma żadnego, nie ma nikogo, kto by chciał sprzeciwiać mu się, czy wystawiać swoją kandydaturę, no i nie jest to praktykowane. Ten prezydent partii rządzącej z automatu po prostu idzie na tą drugą turę. No i teraz socjaliści, demokraci po prostu przebijają się we wszystkim, jak się dostać do tego urzędu, tak, do Białego Domu. Przede wszystkim chcą go zlikwidować. Chcą go zlikwidować przez impeachment. Impeachment to jest takie wyłączenie prawne ze względu na jakieś tam przekroczenia. No nie ma długiej listy przekroczeń. Teraz demokraci czepnęli się właśnie, że on z Ukraińcami rozmawiał, no ale rozmawiał na temat byłego wiceprezydenta Bidena, który po prostu szantażował Ukrainę. I lewactwo nie rozmawia o tym szantażowaniu przez demokratę, tylko rozmawia o tym, co republikanin Trump spytał się, co tam się w zasadzie działo. No i Izrael. Izrael wchodzi dostaje ciężkie pieniądze, tak? No bo jednak jak powstało państwo Izrael w 1948 roku, no to jednak tam się napierniczali, a Anglicy wyszli z tego, starali się dzielić to. Wchodzi West Bank, czyli ten zachodnie wybrzeże, czy ten taki pasek. No jest duże wzgórza Golan, no też są takie kontrowersyjne, bo to przez parę tych wojen oni się przepychali, Jeruzalem jako stolica, ambasady tam zaczęły się pojawiać, no zaczęło się do amerykańskiej ambasady, no amerykańska ambasada była obiecana, że tam się pojawi w latach 1980, także przez 29-30 lat w zasadzie żaden prezydent nie przesuwał tej ambasady, tylko podpisywał co roku, tak, zastanawiamy się o przesunięciu ambasady z Tel Awiwu do Jeruzalem, no i Trump to zrobił. No ale teraz wszyscy socjaliści są antyżydowscy. Te w Ameryce bardzo dużo do władzy, do polityki przyszło muzułman, no i Mahometanie w zasadzie
zwalczają Izrael na tym stopniu i dzieje się to, że zaczynają atakować tą pomoc. No, podatnicy amerykańscy płacą ciężkie pieniądze. No i pomoc wojskowa to są miliardy, miliardy dolarów. No i te miliardy dolarów politycy socjalistyczni, demokratyczni zaczynają mówić, nie, 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 musicie coś zrobić z tym. No Biden jako zawodowy polityk, on w polityce już jest tam 50-60 lat, powiedział, że nie da rady, żeby ktokolwiek tam chciał dotykać czy mówić, że warunkiem dawania pomocy tam finansowej, tej wojskowej jest to, że powiedzmy nie będą wybudowali w tym Gaza Strip. Powiedział, że to jest bez sensu, ale jednak te 40 mil tego terytorium, no to jest bardzo poważna sprawa. Dużo demokratów nienawidzi Netanyahu. No, Netanyahu nie miał najlepszych takich relacji z Obamą, także i ma lepsze jakieś relacje z republikanami, z Trumpem. Wszyscy ci, którzy startują do 2020 roku na prezydenturę, wściekli są na temat tego układu nuklearnego, no bo Obama dał tam prawie miliard dolarów w gotówce, tam samolot poleciał z beczkami pełnymi dolarów i złota, no i Iran obiecywał dużo rzeczy, no to była jakaś dziwaczna sytuacja, to była dziwaczna sytuacja, setki milionów dolarów poleciały nieoficjalnie po prostu w gotówce za jakieś dziwaczne obietnice. No, to wszystko się i tak przemieniło się w następne jakieś sprawy wojskowe, a nie opóźniło rozwoju tego nuklearnego. Większość tych socjalistów jednak otwarcie mówi, że pomoc wojskowa Izraela będzie zależna od tego, co oni będą robili na tych niektórych terytoriach. Do tej pory to było takie tabu, takie jakieś święta sprawa, niedotykalna sprawa, gdzie nikt nie kwestionował tego, że trzeba tym Żydom pomagać wśród tych krajów arabskich, żeby oni jakoś tam mogli przetrwać. No, jest właśnie cała ta kwestia Iran i Irak, no i jest AIPAC. AIPAC to jest American Israeli Public Affairs Committee, czyli to jest amerykańsko-izraelski taki sprawy publiczne, Komitet Spraw Publicznych izraelsko-amerykańskich. No, jest tam 100 tysięcy ludzi, to w zasadzie to jest, tak szczerze powiedzieć, Political Action Committee, czyli taki komitet akcji politycznych. Ma 100 tysięcy, to bardzo, bardzo silna jest organizacja. No Polacy oczywiście nie mają podobnych organizacji, no a powinni mieć, no bo to jest takie lobby, które jednak naciska, zbiera pieniądze, daje pieniądze swoim kandydatom. Szkoda, że właśnie Polacy nie za bardzo mają taką siłę w ręku, ale i to jest ta sprawa, że nawet Elizabeth Warren, ona jest kandydatką, no socjalistką, rozdaje wszystkie pieniądze, które tylko może i obiecuje. No i też właśnie podkreśla, że muszą być jakieś konsekwencje za zachowanie Izraela. Także lewica ściga Izrael. No Izrael jako socjalistyczny kraj, jako kibuc, zaczyna być zjadany przez swoich wychowanków. Sanders Piasecki, czyli ten Bernie Sanders Piasecki, który niedawno miał atak serca, on tam miał 70 parę, prawie 80 lat, jeden z najstarszych kandydatów na prezydenta, no to jest Żyd, on do synagogi nie chodzi, no bo większość tych Żydów jednak do synagogi nie chodzi, ale jednak
jakoś się utożsamiają z tym żydostwem w amerykańskim. No nie utożsamiają się z Izraelem. No i on bardzo, bardzo ściga Izrael jako państwo. No wrogiem nie jest, no ale jednak tłumaczy, że wszelaka ta pomoc amerykańska dla Izraela, no to musi być jednak wyrachowana, wykalkulowana i musi być zmniejszona. Poparcie dla Izraela jako takiego, no to spada, strasznie spada, no bo dla młodych ludzi poniżej 30 roku życia, no to tylko 30% popiera Izrael. Także to jeszcze parę lat, no i to w zasadzie może, no bardzo, bardzo zaważy. 30% też ogólnie demokratów jest za tym, żeby popierać Izrael. No i kto tylko popiera, no republikanie, 60% popiera prawo tam do istnienia tego Izraela, no bo o to chodzi, że jeżeli w zasadzie Izrael jako taki, no to nie utrzyma się wśród tych państw arabskich. Berlin się nie utrzymuje, Londyn się nie utrzymuje, no to tym bardziej Tel Awiw i Jeruzalem się nie utrzyma, bo oni są powiedzmy otoczeni, rozbudowali się, wiadomo, że się militarnie rozbudowali, wojskowo się rozbudowali, tam przymusowe jest te wojsko, te służby wojskowe, ludzie mają te swoje karabiny w domach, także są przygotowani na wojnę, no na pewno lepiej niż w czasie tego żydowskiego powstania tam w Warszawie. No, ale są otoczeni przez wrogów. No i Ameryka teraz też się diametralnie zmienia. Muzułmanie zaczęli no, wpływać na decyzje amerykańskie. Dostali się do polityki. No jest to dziwaczne, no bo właśnie Żydzi to są socjalistami, Żydzi to jednak są komunistami, Żydzi to są jednak bardziej tak kibucowo dla społeczeństwa. No wiadomo, że biznesy prowadzą, ale jednak są założenia socjalistami. No i są zjadani właśnie przez tych ekstra lewaków. No, do czystki przypuszczalnie nie będzie dochodziło jak w Rosji, ale jednak dużo się zmienia. Atmosfera się zmienia. Obawiam się, że Żydzi i tak jednak nie zostaną jako grupa, bo 90% Żydów jednak popiera demokratów, tak czy inaczej. Także ja nie wiem, czy oni w ogóle dojdą do siebie i się zastanowią, że jednak są odstawieni do odstrzału przez właśnie te lewactwo dzisiejsze amerykańskie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin, na powiadomienia o codziennych filmikach. Polecaj, wysyłaj na wykop, pokazuj na Facebooku i do następnego codziennego filmiku.